Dzisiaj opowiem, na czym powstaje męskość. Na czym się buduje i na czym się rodzi. Być może o tym już wspominałam w którymś z poprzednich nagrań. Jednak mam takie poczucie, że ten temat staje się coraz ważniejszy dla zrozumienia, właściwego zrozumienia tej drogi rozwoju od malutkiego dziecka, chłopca w kierunku mężczyzny. Męskość buduje się na fundamencie relacji z matką. To jest fundament. Do pewnego wieku mama jest tą, która potrzebuje napełnić małego chłopca swoją miłością, swoją opieką. I do pewnego wieku ten chłopiec może być nawet z mamą nierozłączny i widzieć w niej wszystko, czego potrzebuje, być w nią wpatrzony. To się dzieje do pewnego wieku. W pewnym momencie potrzebuje jednak przejść w ręce ojca. I to jest bardzo kluczowe. Kluczowe, by mały chłopiec poznał męski świat, by został wprowadzony w ten męski świat, by mógł poczuć, że do niego przynależy, by został do niego przyjęty. I to, w jaki sposób ten męski świat zostanie przedstawiony, w jaki sposób ojciec jest przedstawiany, będzie tym, jak mały chłopiec będzie widział siebie i czy będzie w sobie widział tego ojca, czy przyjmie tego ojca, czy też będzie go szukał wszędzie na zewnątrz. Jeżeli ojciec przedstawiany jest w negatywnych barwach, jeżeli jest krytykowany przez matkę i przez matkę nie jest przyjęty, to chłopiec będzie miał bardzo duży problem w tym, by w sobie tą męskość przyjąć, by ją zaakceptować. Będzie miał problem, żeby zaakceptować męskość płynącą od ojca. Będzie więc szukał wzorca męskiego, wzorca ojca w mężczyznach. I będzie to mogło polegać chociażby na tym, że będzie szukał przyjaźni ze starszymi mężczyznami, z kimś, kto będzie dla niego autorytetem i wzorcem. Może polegać to na tym, że będzie widział tego ojca, tego idealnego, perfekcyjnego ojca w kimś, kto jest jego przełożonym, kto jest jego szefem. Może będzie go widział w starszych kolegach z pracy, kimś, kto wiekiem jest znacząco starszy od niego, a kto pozycją zawodową i swoim charakterem i stylem bycia jest bliższy ideałowi, który wygenerowała matka. Moment, w którym chłopiec dorasta i nie może wziąć męskiego, nie może wziąć ojca do siebie i nie przyjmuje tego ojca do siebie. W tym momencie zostaje zatrzymany jego proces stawania się wewnętrznie mężczyzną. Nie ma to nic wspólnego z pojęciem męskości, tym takim skomercjalizowanym. Ma to natomiast wiele wspólnego z tym, jak mężczyzna się czuje ze sobą, jak się czuje w byciu mężczyzną. Czy do bycia mężczyzną potrzebuje pewnych zewnętrznych atrybutów? Czy czuje się męski, kiedy jeździ konkretnym autem? Czy czuje się męski, kiedy zachowuje się w określony sposób lub otacza w określony sposób lub robi pewne rzeczy? Czy ta męskość płynie z zewnątrz? Czy też jest ona głęboko w nim osadzona? Matka, która nie jest świadoma tego procesu, która zatrzymuje małego chłopca przy sobie i mówi do niego: jestem lepsza niż twój ojciec, nie szanuję twojego ojca, twój ojciec jest nikim. To, co się wówczas dzieje w tym małym chłopcu, kiedy dorasta, będzie on szukał matki zawsze na zewnątrz, ponieważ ta pępowina, to połączenie z matką nigdy nie zostało zerwane. Ono musi być zerwane w życiu małego chłopca. W pewnym momencie musi być przerwana ta pępowina i to dziecko musi iść do ojca, aby mogło przejść swój własny proces wewnętrznego rozwoju i zmiany. Nieważne, ile od tej matki otrzyma. W pewnym momencie ojciec potrzebuje przejąć opiekę, pokazać mu męski świat, co to znaczy być mężczyzną. Przede wszystkim ten chłopiec potrzebuje czuć się przyjęty. Przyjęty do grona męskiego. W dzisiejszych czasach wygląda to zupełnie inaczej. Jednak świadomość tego, świadomość rodziców może wiele zmienić. Wszystko po to, by ten mały chłopiec, którym kiedyś byłeś, mógł w pewnym momencie stać się wewnętrznie silnym, świadomym siebie mężczyzną. Bez względu na stan konta, bez względu na to, jakim samochodem się poruszasz, bez względu na to, czy nosisz markowe ubrania, czy nie, bez względu na to, jakich perfum używasz, bez względu na to, gdzie mieszkasz i co robisz, jakie zajmujesz stanowisko. To wszystko są zewnętrzne czynniki, które w żaden sposób nie powinny wpływać na twoje poczucie wartości i wraz z tym poczuciem wartości twoje poczucie męskości, ponieważ to mocno jest ze sobą związane. Jak ja się czuję jako mężczyzna? Jak ja się czuję jako mężczyzna? Czy ja się czuję tym mężczyzną? To są pytania, które potrzebujesz sobie zadać. Co sprawia, że czujesz się mężczyzną? Co sprawia, że czujesz się męski? Czy jest to coś, co jest w tobie wewnątrz? Czy też w chwili, w której tracisz pewne zewnętrzne rzeczy, tracisz również to, kim jesteś i to, jak się czujesz? Kogo szukasz w kobietach? Kobiety? Czy przedłużenia matki? Nie bierz tych pytań do siebie jako oceny twojej męskości, ale jako początku do bardzo głębokiego, niezwykle silnego procesu, który może się w tobie zadziać. Procesu, który jest w stanie zmienić niesamowicie całe twoje życie. Czy nie byłoby wspaniale poczuć się wolnym? Wolnym od tego, co masz i co posiadasz i wciąż czuć się wartościowym. Wciąż czuć wewnętrzną męskość i siłę w sobie. Siłę, która nie musi być związana z tym, jak wielkie masz mięśnie, ale z tym, kim jesteś, że jesteś mężczyzną. Że jesteś mężczyzną tutaj, w tym świecie, w swoim życiu. Ten proces nie tyle ma na celu oskarżenie kogokolwiek i przerzucenie winy na kogokolwiek, ile uświadomienie sobie, że całość ciągnie się od pokoleń. Nie jest to rzecz, która zaczęła się w chwili, kiedy ty się narodziłeś. Jest to rzecz, której doświadczał twój ojciec i jego ojciec i jego ojciec i dziadek i pradziadek i prapradziadek. Gdzieś w pewnym momencie zostało to zachwiane i ciągnie się z pokolenia na pokolenie i będzie ciągnęło dalej, póki ktoś świadomie nie przerwie tego łańcucha. I z tym to tak zostawię. Dobrego czasu.